Na panu szczęście. Na 13 zadania ważnej zarze. O 18.30 i o 19.00. Tak, na temu tych Żydków. Tam jest to koło takie. W ogóle nie masz orientacji. Andersa 13. Ja mówię Andersa 13. No. Mnie ciekawi. Czemu nie ciekawi? No tam tylko wielko. No a na aptece coś innego? W aptece to jeszcze gorzej. Tak. No to ja jadę na koncert. Jest koncert. O 19. Tak? O Żoliborzu. Teraz pokażę. Bardzo fajna rzecz. Korekt. Warszawa jest tak znajomia. Odjana, Felicja, dzień dobry. Też przedstawiam. Rodzinny. Ale ładne są kolorystycznie. No. W ogóle nie wiedziałem, że coś tam będzie dzisiaj. Także widzicie Państwo, jak to po całej linii takie dziadowanie. Po prostu wieszają jeszcze te plakaty. Wcale się nic nie zaczyna, a już po 18.30. Także tam na górze o 19.00 to pomiędzy młotem a kowadłem. Także proszę Państwa, takie dziadowanie to niech dla siebie zostawią. Także wernisaży nie brakuje. Także proszę Państwa, tutaj w katolickiej Polsce, a wernisaży nie brakuje. Także ten Jan Witek nie zawsze ma rację, że och, jak na Mazowieckiej tu się w Warszawie człowiek przejdzie, to wtedy jest, wiesz, zdrowy, rak mu przejdzie. No to trzeba mieć tego raka przede wszystkim, ale tak jak mówię, o. I to nikogo z naszych nie było. Jak wyczuli? Dwa kościółki ewangelickie tylko na całą 3-milionową katolicką Warszawę. Także Państwo zobaczą. Tylko dwa kościółki, tak jak półtorej cerkwi, tak dwa kościółki. Także proszę Państwa, już żeśmy byli też w domu artysty plastyka, ale nie zawsze mogą sobie dać radę. Także i szatniarz plakaty wiesza, a ten prezes to przyleciał w ostatniej chwili i też ni w 5, ni w 8, a jeszcze i spóźniona jest ta cała telewizja. Także proszę Państwa, dziady katolickie, Warszawa w całej rozciągłości. Oni po prostu się zdradzą to wcześniej czy później. No to właśnie dlatego widać, że ta oliwa wypływa, jak to się mówi. Brak delikatności, brak elegancji, brak no, stosownie do też i wykształcenia, bo przecież można wziąć pod honor tych, co się tak kształcą, co się tak uczą, to po pierwsze Biblia, wiedza zero. Także chamstwo totalne, jak Państwo tak jadą od Złotych Tarasów, od Pałacu Kultury Stalina i Lenina, no to przecież wiadomo, że po Leninie, że po Stalinie, no może prędzej właśnie, że po Leninie jakiejś kultury można oczekiwać, spodziewać się, no ale po prostu po tym Stalinie. Akademia Sztuk Pięknych ma piękny koń. Także proszę Państwa, teraz jest czas polowania na Jezusa Chrystusa, dlatego też Państwo zobaczą. Najlepiej to chyba wypadli ci, którzy, proszę Państwa, są chorzy. Czyli tak, na kościach, na ciele, ale niekoniecznie na umyśle, bo zaraz pojedziemy, zaraz, ale sekunda i będziemy w aptece sztuki. To jest taka galeria, która jest sponsorowana przez Polskę, przez no, Hannę Gronkiewicz-Walc. Może właśnie dlatego ta Mazowiecka
nie wyrobiła się dzisiaj, że ona robi te wernisaże, tak. Dużo tego. Bristol. No i ten, Państwo zobaczą, Pałac Staszica, Krzyża Katolickiego, ten Warszawski Uniwersytet Szary. Także pouczałam Mareczka dzisiaj za 3 macie kwietnia 2014. Jeżeli chcesz żebrać, no to delikatnie prosić. Ksiądz Pana, Pan Księdza. Brązowa żebraczka jak prosi. Zobacz. Tylko o, jak prosi. Rękę wyciąga. Widzisz? Na 3. Tylko to umie Warszawa. Zaraz dam. Najdę tuskowe urzędy. Marszałkowska i zaraz będzie apteka Szczurki. Zaraz jak przejdziemy tam w prawo, Państwo zobaczycie, co to znaczy galeria sponsorowana. Bo na przykład w tej Polsce, no, Polacy są biedni. Samolot wypuścili, dokładnie nie przejrzeli. Bomby jakieś były, mówi Macierewicz. I teraz nawet nie ma jak tego sprawdzić. Boże, no niestety ta Warszawa jest na skraju dziadostwa. A to wiadomo dlaczego, że ani nawet biskupa Jakuba prawosławnego, ani jednej prawosławnej osoby dzisiaj też nie było. Już tam słychać jak dziad kaszle z tyłu katolicki. Takie też udziadło się. A my tu. No i tutaj też będzie inny taki mazowiecki cygan czarnawy, który też biskupa Jakuba będzie chciał podrobić. Zaraz go Państwo zobaczycie. Witamy pijaczków, witamy. Ale jakie ładne. No i nie ma kierownika. Nie ma prawosławnych. Katolicy, okej. Dokładnie. Wyznawcy papieża. Dokładnie.